Właściciele domu opieki w Warszawie okradli swoją pensjonariuszkę na prawie 1 700 000 zł. Małgorzata D. i jej mąż, Cezary D., usłyszeli zarzut przywłaszczenia pieniędzy w znacznej kwocie. Dostała spadek po rodzinie. Była to duża nieruchomość w Warszawie. Kobieta sprzedała budynek i za to dostała ponad 2 miliony złotych. Właściciele domu opieki dowiedzieli się o spadku i postanowili go przejąć. Policję o próbie wyłudzenia poinformował bank, w którym zdeponowano pieniądze. Policjanci zdobyli dowody na to, że właściciele placówki próbowali wyłudzić od starszej kobiety kolejne 600 000 zł. Oboje po postawieniu zarzutów zostali wypuszczeni za kaucją po 100 tysięcy złotych każde. Dodatkowo policja zabezpieczyła na poczet tego postępowania luksusowy samochód i nieruchomość należące do obojga zatrzymanych. Obojgu grozi do 10 lat więzienia. Mam takie pytanie, bo też przyjechaliśmy tutaj porozmawiać z właścicielami tego domu Ostoja i też chcieliśmy spytać pani o zdanie. Co pani sądzi o panu? To jest pan Czarek, kojarzy pani tutaj pana? Kojarzysz mnie, pani Zosiu, co? Jak ty się z nami czujesz? Ze mną, z Adriankiem, z Gosią? No, jeżeli chodzi o czucie z panem i z Adriankiem, to bardzo dobrze się czuję, bo pan dba o mnie. No, bo panowie przyjechali do nas zapytać, to co nas w telewizji, co słyszałaś w radiu, że szkalowali nas, że okradliśmy cię, żeby to sprostować. Więc dlatego zaprosiliśmy panów, żeby po prostu w obecności nich, żebyś też się wypowiedziała, czy my z Gosią, czy ktokolwiek ciebie okradł nie, swojego majątku. Jak dotyczy, nikt mnie nie okradł. Żeby to państwu pokazać na internecie, w telewizji, że to co mówiły niektóre media, że ci państwo panią oszukali, to jest po prostu bzdura, tak? To jest, nie zgadza się pani z tym, jest pani, wszystko w porządku jest, tak? No jest wszystko w porządku. Czyli ten pan nie jest złodziejem ani oszustem, on panią nie okradł? Skąd? Jego żona też nie jest złodziejką, oszustem? Skądże? Niektóre radia i telewizja bezpodstawnie obraziła tych państwa, że powiedziała, że panią okradli. To jest kłamstwo, nie, tak? Nie, to jest absurd. Nie jestem Małgorzatą D., nazywam się Małgorzata Dulińska. Zgłosiłam się do akcji Stop Pomówieniom. Będę walczyć o swoje dobre imię, które zostało zeszkalowane przez prokuratora Misiewicza. Nikogo nie okradłam ani nie oszukałam. Ja uważam, że wszyscy ze mną postąpili słusznie. I że nie mam do nikogo pretensji. Rozumiem. Nie no, tak wie pani, przyjechaliśmy właśnie poznać, że pani nie ma dalszej rodziny. Jeśli ktoś się odzywa po 25 latach do pani, bo zobaczył, że są pieniądze, no to jest nieuczciwa osoba z rodziny. A tu państwo Dulińscy się panią zajmują już parę lat. Jakby zastępują pani rodzinę. Czyli prokuratura się pomyliła, mówiąc, że to są, państwo są złodziejami i panią ukradli i chcą im zrobić problemy jakieś, nie wiadomo jakie. No, pomyliła się. Ci państwo się mną opiekują. Pani Zosiu, już 7., 8. rok będzie już. 8 lat już zleciało, jak ty z nami jesteś. I na koniec chciałem powiedzieć, panie prokuratorze Wojciechu Misiewicz, że widzę, pan jest młodym człowiekiem jeszcze. Karierę pan robi może szybko, błyskotliwie, ale chciałem panu powiedzieć, zanim pan kogokolwiek kiedyś zatrzyma, to pan zbierze dokumenty, dowody na to, żeby faktycznie wypuścić policjantów o godzinie od 4, żeby czekali pod blokiem, do godziny 6 rano, żeby zatrzymać nie przestępców, tylko ludzi, którzy pomagają drugim ludziom. Także to jest, mówię, takie motto po prostu całego tego programu. Zastanowić się nad tym, kogo zatrzymujecie. Stop pomówieniu, panie prokuratorze.